w ogóle jest ten Kirin Jindosh? Jaką ma władzę nad Brianą? Są kochankami? Nawet jeśli, nie dałoby to Jindoshowi żadnej władzy nad Brianą. Jest naszym sojusznikiem. Agentem Duke'a, uzdolnionym w zakresie filozofii naturalnej. Razem stworzyli coś, co potrafi przebić powłokę pustki. Nigdy nie widziałam, żeby Brianna pracowała z maszynami. Zawsze polegała na kościach i kości słoniowej, rzeźbionych w ciemnych pokojach. Soczewek czy srebrnych trybów pokrytych smarem. To wyjątkowe przedsięwzięcie. Ważne dla Delilah. Myślisz, że nikt nas nie może skrzywdzić, ale rewidenci i siostry z zakonu wyroczni to fanatycy. Nie chcą pozwolić nam żyć tak, jak chcemy. Po co więc używać ich maszyn? Te pozytywki, nawet jeśli się je rozbierze, przyniosą nam pecha. Nie podoba mi się to. Jindosh i Brianna wiedzą, co robią. To nietypowa współpraca, ale cieszy Delilah, a Brianna ma na tym punkcie obsesję. Dobrze więc. Miejmy nadzieję, że ten przeklęty mechanizm nie ściągnie nas w pustkę.
To chyba coś ważnego. Ciekawe, do czego służy. Zamierza zanieść się na kark żniwny, jak przysiąg. Żniwa jednak nie będą udane. Teraz to widzę. Zboże zmarnieje od śmieci. Już w tej chwili umierają pola na wschód od protestet, a na pola na południu płoną. Musimy ich ostrzec. Dbajcie zboża. Nakreślcie na mapie czarną linię, by powstrzymać śmieci. Jeśli zniszczę urządzenie łączące Ashward z Delilą, pozbawię ją mocy. Podejrzenia wicerewidenta Berna były słuszne. Dotykanie pustki przez coś takiego jest trudne. Na zepsutą krew. Sama chętnie skorzystam, gdy będziesz gotowa. Pojawisz się tu wkrótce? Możliwe. Dunwall Tower mam prawie w garści. Nadrewident nie będzie już robił problemów. Pozostaje jeszcze kwestia mojego własnego projektu. Każde pociągnięcie pędzla zwiększa moją ekscytację. Gdy będę w Karnace, wypijemy może dobrego wina i pozostaniemy nierozłączni. Czekam więc na ten dzień. Na razie musisz obserwować Duke'a. Przynajmniej do chwili, gdy owiniemy sobie siostry wokół palca. Nikomu innemu nie ufam. Jutro znów się do ciebie odezwę. Bywaj. Do widzenia, Delilo. Cesarzowo.
Ten zestaw soczewek można zamienić z tymi w urządzeniu. Zdaje się, że Kirin Jindosh stworzył te alternatywne soczewki do użycia w urządzeniu Ashworth. Przydadzą się do sabotażu. Przestaniesz wreszcie! Dla mojej rodziny znaczyłam tylko tyle, ile moje lukratywne małżeństwo i lata rodzenia dzieci. Obiecali mnie 3 razy starszemu mężczyźnie, który ciągle stękał o naszej nocy poślubnej. Ale gdy szliśmy do ołtarza, stała się ciekawa rzecz. Po raz pierwszy od czasu, kiedy w środku nocy wymknęłam się z posiadłości, nie musiałam wracać do swojej klatki. Patrzyłam w gwiazdy i piłam wino na dachu. Więc można przy tym pomajstrować. Ashworth zostałaby całkiem odcięta od pustki. Koniec z wiedźmostwem. Pozostaje tylko włączyć maszynę i Ashworth powinna utracić moc. Przepadło to uczucie rzeczy, których mogłam dokonać. Dotyk pustki. Delilah. To było wszystko, co miałam. Zostaw mnie, wszystko przez ciebie straciłam. Naście lat temu, Brigmore, prawie cię dorwałyśmy.
Co byście mi z ojcem doradzili, gdybym miała was teraz przy sobie? Ach, czasem śni mi się, że znów jesteśmy razem. Naprawdę sądzisz, że możesz się przede mną ukryć, Emily? Mały czarny wróbelek, który wreszcie uciekł z klatki. Stało się. Brianna Ashworth nie jest już wiedźmą. Podła istoto! Nie masz pojęcia, co czynisz. Wspaniały kwiat usechł i znika z tego świata. Delilah, zniszczę wszystko, co zbudowałaś, póki nie zdobędę tego, co moje. Och, Brianna... Więcej już chyba nie porozmawiamy. Myślę o oglądaniu cię jako bladą, smutną istotę. Nie byłabym w stanie tego znieść. Nienawidzę cię za to, dziecko. Sprawię nie tylko, że wszystko będzie jak dawniej. Sprawię, że będzie lepiej. Żałuję, że przed tym piekłem nie miałam więcej czasu, by bawić się z przyjaciółmi.